taniem przelewy 24, wygodnie zasilisz swój portfel. Te i inne funkcje znane z pełnej wersji walutomatu znajdziesz teraz w swoim telefonie i tablecie. Nie zwlekaj! Ściągnij aplikację Walutomat na swój smartfon już teraz. Witam Państwa bardzo serdecznie na live tradingu, czwartek, godzina po 15.10. W tym momencie zajrzymy do kalendarza makroekonomicznego, co tam jeszcze słychać na sesji. Mamy godzinę 15.15, także za nami są najważniejsze dane ze Stanów Zjednoczonych. Mamy za sobą bazową sprzedaż detaliczną i wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii. Rynek nie ruszył aż tak bardzo mocno, niemniej jednak większość rynków tutaj jakoś tam zareagowała. Na przed nami za 46 minut zapasy biznesowe i przemówienie członków FOMC i to tak naprawdę wszystkie dane, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, która może nas interesować i wpływać na rynki podczas naszego handlu. Padło już pierwsze pytanie, nie zdążyłem jeszcze nic zrobić, a już padło pytanie, które mi tutaj reżyser wysłał. Cześć Max, jaką metodę proponujesz do wyznaczania ważnych poziomów i boksów, które wyznaczasz sam na wykresie? Metodę na oko. To jest najlepsza zawsze metoda, drodzy Państwo. A tak całkiem na serio, metoda wyznaczania boksów ma swoją specyfikę, jednak powiem szczerze, nigdy się nie zagłębiałem w próbę jej opisania. Wyznaczam zawsze, w sumie nigdy nie zastanawiałem się nad tym, żeby spisać taką metodę, albo żeby jakoś spróbować ją usystematyzować. Zawsze robię to, no powiem, może trochę powiem brzydko, ale robię to trochę na czuja. No bo wiem, czego oczekuję od wykresu. Wiem, gdzie mniej więcej zaznaczać te boksy, które rysuję. Ciężko mi będzie teraz wytłumaczyć, postaram się znaleźć jakiś teraz przykład, który mógłbym użyć, żeby pokazać tego boksa. No na pewno tutaj mamy fajny przykład na wykresie USD/JPY, tylko że jest to oczywiście wykres D1, więc jest to ekstremum kompletne. I mamy za mało tutaj świec, żeby to też pokazać. Generalnie rzecz biorąc, czym jest w ogóle pojęcie podstawowe, czym jest w ogóle boks? Boks jest to stworzona konsolidacja po jakimś tam ruchu spadkowym lub wzrostowym. Wiem, może mało precyzyjne, ale zwróćmy uwagę na tą sytuację, jak tutaj miała. Mieliśmy mocny impuls wzrostowy, czy w ogóle impuls wzrostowy, popadnięcie w konsolidację. No to zaznaczamy boksem. Oczywiście, czy handlujemy wtedy longi czy shorty, o tym decyduje tendencja. Tendencja tutaj akurat była wzrostowa, więc tu mieliśmy fejka, to znaczy był wytworzony boks, ale on wyszedł akurat dołem w tym wypadku. Więc metoda handlu, znaczy wyznaczania boksa jest prosta, ale handlu już niekoniecznie taka prosta, bo na to wchodzi kilka składowych. Po pierwsze, czy patrzymy na trend, na tendencję, czy ta tendencja długo trwa, jeżeli długo trwa, no to czy handlujemy dalej z tą tendencją, czy trendem, czy raczej szukamy już powoli odwrotu. Naprawdę jest dużo składowych i powiem szczerze, nigdy nad tym się nie zastanawiałem, żeby jakoś to usystematyzować w rozumieniu przekazywania wiedzy na temat boksów. Zawsze wyznaczam to po prostu po swojemu. Ale może czas się za to faktycznie wziąć. Więc teoria boksów może pojawi się jako kolejne spotkanie webinarowe. Faktycznie to byłby całkiem dobry temat. Też bym tą wiedzę trochę usystematyzował, spisał i jakby też wyznaczał. Ale na dzisiejszą sesję. Euro do dolara. Para euro do dolara dzisiaj zaliczyła taki dość duży skok. Skok w rozumieniu w jedną i w drugą stronę tak naprawdę. Bo na początku sesji mieliśmy mocne wybicie do góry, fazę konsolidacji, mocny spadek, czyli mocny. To jest wszystko zakres 20 paru pipsów, ale jak na czwartek godziny, jak w ogóle jak na czwartek, kiedy rynki wiedzą, że Max wejdzie na rynek i zrobią wszystko, żeby się skonsolidować, no to i tak jest dobrze. Więc rynek na początku wybijał górą, popadł w konsolidację, wybił dołem, tutaj bronił tego miejsca, wychodzi teraz górą, więc jest naprawdę ciężki rynek na etku, bo w jedną i w drugą stronę mamy tutaj takie dość mocne przeloty. Na M5, jak widać, jest to naprawdę ruch, który ciężko będzie wyłapać, czy byłoby wyłapać, no bo i w jedną i w drugą stronę mogłyby nas złapać stopy. Zwróćmy uwagę, że tutaj te wąsy są dość spore, więc no, ja osobiście nie proponowałbym ruszać etka chwili obecnej. Na wykresie, zwróćmy uwagę, wykres H4. Na wykresie H4, o, i tutaj można by było boksa zastosować. Drodzy Państwo, już zaraz pokażę, bo to zadało to pytanie osoba, do której mam, którą mam, mieliśmy raz, dwa, no tak, zadała to pytanie osoba, którą imię jest bardzo rzadkie, bo Juliusz to naprawdę, nie spotkałem jeszcze Juliusza, więc mam słabość, że tak powiem, do tego imienia. Tutaj zwróćmy uwagę na obecny kontekst. Przede wszystkim jesteśmy w jakimś tam ruchu wzrostowym. On już trwa jakiś czas, mamy impulsy, wiadomo, i teraz
zwróćmy jakby uwagę na kontekst tych ostatnich kilku dni. Impuls, korekta, impuls, boks i być może kolejny impuls. W tym wypadku warto by było zaznaczyć właśnie takiego boksa, tylko że to jest duży interwał czasowy, bo H4 to jest taki dość wysoki interwał czasowy i zawsze teoria boksa w trendzie jest bardzo prosta, jeżeli chcemy handlować w trendzie. Ja bym chciał tutaj handlować w trendzie, jest prosta. Każdorazowe zejście do dolnego ograniczenia, bądź też chociaż przekroczenia zakresu 50% boksa, bo boksa zawsze staramy się zaznaczyć jak, no bo to też warto powiedzieć. Boksa staramy się zawsze oznaczyć tam, gdzie minimum doszło do dwóch testów u góry i na dole. Do dwóch testów tutaj doszło, więc widzimy, że doszło do tutaj i tutaj w tym miejscu mieliśmy jakiś tam spójny test, no i mieliśmy mniej więcej tu i tu taki wspólny test. No tam pi razy okno, bo te 5-10 pipsów to mi różnicy nie zrobi. Może 10 zrobi, ale już nie 5, no bo tutaj skala jest trochę inna, tutaj 13, no to jeden pips mi różnicy nie zrobi w każdym razie, więc tu uważam za podwójny test. Tutaj mieliśmy takie dwa testy z tej świecy i poprzedniej i tu mamy te dwa testy z dolnych, więc wtedy mogę powiedzieć, ok, uznajemy boksa. 50% boksa, bo dzielimy zawsze boksa na 50%. Załóżmy, że tu mamy te 50%, to jest wliczane na oko teraz, to zawsze metodologia jest taka, że jeżeli handlujemy z trendem, a nie przeciwko niemu, no to mamy tendencję wzrostową tutaj, ta tendencja trwa już dłuższy czas, jesteśmy akurat po korekcie, więc jest możliwość jakby wygenerowania ruchu wzrostowego, więc każdorazowe zejście 50% w dół, czyli od 50% w dół łapiemy, staramy się łapać pozycje długie z niewielką pozycją obronną tutaj. Tak. Zaraz. Tak, więc 50% boksa wyliczamy i jeżeli akumulujemy się z trendem, czyli w pozycje długie, no to wiadomo, że 50% i reakumulacja. Stop loss, no liczymy od 50%, no bo tak trzeba obiektywnie liczyć. Tutaj byłoby to 11 pipsów względem take profitu. No i take profit raczej staramy się oscylować nie na same szczyty, a chwilę przed szczytami. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale bardzo często tak robię, że nie handluję na same szczyty czy na wybicia, tylko najczęściej przed szczytami chwilę. Czyli zwykle staram się te 70-80% strefy zbierać. Co jest dla mnie strefą? Strefą jest dla mnie odległość pomiędzy połową tego boksa, no bo stąd liczę take profit i stop loss. Stop loss jest tutaj, take profity będą tutaj. Do mniej więcej 80% całego zakresu. No to skoro to jest cały zakres, no to 80% będzie gdzieś tutaj. Tak samo, jeżeli to jest cały zakres, no to 80% będzie mniej więcej tutaj. Więc w ten sposób to wyliczam. I w tym momencie R do R będzie wychodziło 10 na stopa do 38 take profit numer 1 i 77 take profit numer 2. Trochę za wysoko, bo 80% nie będzie tu, tylko gdzieś tu. Czyli trochę sfałszowałem teraz. Do 69, przypadek nie sądzę. Więc mamy tutaj konkretny setup, no i w ten sposób mniej więcej handluję na boksy. Oczywiście musimy też wiedzieć, kiedy warto handlować na kontynuację trendu, a kiedy nie. W tym wypadku mamy dwa niższe szczyty, więc prawdopodobieństwo na to, że wygeneruje się kolejny niższy szczyt jest duży, dlatego ja nie fiksowałbym się na ten szczyt, tylko raczej fiksowałbym się na pierwszy, znaczy fiksował. W ogóle nie warto się fiksować, ale jeżeli już, to tutaj próbowałbym rozgrywać takim 80% pozycji trzymałbym dotąd, 20 dałbym rosnąć dalej, ale jednak zdecydowaną większość wykaszowałbym w tym miejscu, czyli 38 do 10 tam stopa liczyliśmy chyba. Więc tutaj 3,5 do 1 by było. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy, ok, handluję z trendem, więc wszystko jest ok, ale dlaczego tak nisko, a nie tam gdzieś tam wyżej? No bo mamy tendencję niższych szczytów. Mamy pierwszy, drugi i prawdopodobieństwo wytworzenia kolejnego niższego szczytu dla mnie osobiście jest relatywnie duże, dlatego wolałbym handlować tutaj i zrobić to bezpiecznie, niż fiksować się na nieco wyższy take profit, o załóżmy, nie wiem, 15 pipsów, zafiksować się na to i dostać w nos, kiedy wykres po prostu zrobi takimi trzema świecami dosadnymi H4 zejście i do widzenia pozamiatane. Więc lepiej trochę mniej, czyli małą łyżeczką, ale częściej, niż dużą chochlą, ale raz, a nie wiem, porządnie, bo wydawać by się mogło, że tak dobrze. Przywalę pozycję i będę zarobiony do końca dnia. No a najczęściej jak to się kończy? No kończy się to tak, że dostajemy baty i po prostu na tym się kończy nasza zabawa. Więc z mojego punktu widzenia lepiej w ten sposób. Tutaj omówiliśmy sobie teorię boksów, akurat się udało, przefarciłem, że akurat na wykresie H4 fajna sytuacja była, ale generalnie mniej więcej tak to wygląda. Do tego oczywiście, ale to już jakby nie wynika z teorii boksów, ale tutaj może dojść jeszcze średnia krocząca, zakres ceny uśrednionej tak zwany. Zakres ceny uśrednionej, no oczywiście też tego to wspiera, no bo 8,8, bo jesteśmy powyżej wykresu H1. Nie wytłumaczyłem tego, ale już to zrobię. Wykresy M1, M5, M15, M30 do M30 są wykresami zwykle, gdzie stosuje średnią 7,7, powyżej jest SMA 8,8. Tak jak widzimy, SMA 8,8, wytworzony zakres ceny uśrednionej plus 50, minus 50 będzie za duży. 30 spróbuję, bo widać, że ewidentnie zbyt szeroki względem ruchu.
OK. I widzimy tutaj dodatkowo, że jeszcze zakres cen uśredniony wspiera wykres. Mieliśmy tutaj wybicie tego zakresu, potwierdzenie, zejście, czyli wygenerowanie setupu spadkowego, ale teraz mamy wybicie i konsolidację na nim, więc to jest jakby kolejny sygnał na to, że potwierdza to jakby wymowę prowzrostową w rozumieniu tego, że oczywiście rynek, jak to powiedzieć, no jakby potwierdza zakres ceny, tak? Zakres ceny uśrednionej jest poniżej wykresu, co oznacza, że tendencja może być wzrostowa i ja będę pod to handlował. Więc tego typu teoria boksów w ten sposób się wytwarza. Myślę, że bardzo szczegółowo to opisałem. Jowita pyta, czy prosi, proszę o przykład na żywo to, co mówiłeś wczoraj, te wolumeny i świece, może coś się uda znaleźć, a może GBP USD. Generalnie bardzo bym chciał i tak jak zawsze się staram odpowiadać na wszystko, tak na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że tutaj w studio, gdzie handluję z państwem, czy dla państwa, czy z państwem w sumie, nie mam dostępu do kontraktów, nie mam dostępu do wolumenu. A myślę, że tickowy wolumen raczej nie ma sensu tutaj analizować, bo to jest bezcelowe. One wyglądają zawsze tak samo, więc myślę, że to jest bezcelowe. Nie mam dostępu do wolumenu rzeczywistego tutaj, niestety. U siebie mam, ale tutaj nie mam. No, ja wysłałem co do wczorajszego, ja wysłałem prezentację na nasz kanał Telegram, i tam ta prezentacja trafiła, tam 40 czy 50 paro slajdowa. I tam wszystkie przykłady Państwo mają jasno i wyraźnie określone, więc ja jakby nie jestem w stanie teraz Państwu tego pokazać, bo nie mam dostępu do wolumenu niestety, więc nie jestem w stanie jakby spełnić tej prośby. Jednak co do ETK-a, to mamy przy okazji całkiem przez przypadek przeanalizowany wykres. Oczywiście, jeżeli wybiję to boksa, zanim będę się w ogóle reakumulował, no to jakby wiadomo, że już mamy po ptakach. Jednak dla mnie osobiście taki setup, tylko że to jest H4, to jest bardzo wysoki interwał i na live tradingu raczej tego nie rozegramy. Dobra, jeżeli chodzi o funta, najpierw zerknę, co tutaj się działo w ostatnich sesjach. Widzę, że na ostatnim live tradingu mowa była o prospadkowym tendencji, no i ta się świetnie wypełniła. To już mogę wymazać. Jesteśmy powyżej wsparcia przetestowanego zresztą. OK, na wykresie H1 już teraz. Mieliśmy w ostatnim czasie wybicie zakresu wsparcia. Jednak może co jest istotniejsze, to może zacznę od tyłu trochę. Mieliśmy zejście do jakiegoś tam poziomu, x, y, z, jeszcze nieważnego, mieliśmy wybicie tego poziomu, powrót powyżej niego, przetestowanie go, co nadaje mu autentyczności i siły w moim przekonaniu i to ja zawsze w ten sposób handluję i mogliby Państwo to nazwać takim co? Jak to można nazwać? No ORGR-em, ale ja na to nie patrzę, w rozumieniu tego proszę jakby nie przypisywać tego schematu ORGR-owi, bo to jakby nie ma najmniejszego sensu. Sens jednak ma sama struktura rynkowa, no bo oczywiście pewną strukturę można nazwać, tak jak konkretny samochód, na przykład BMW można nazwać samochodem i to się jakby zgadza, no bo on należy do grupy pojazdów czterokołowych, jednak no to jednak nie jest pojazd czterokołowy XYZ, tylko to jest konkretna marka, BMW czy tam Mercedes. Tutaj wiem, że trochę banalny przykład, ale chciałbym to jak najlepiej wytłumaczyć i szukam jakby sposobu na to. I oczywiście to wpisywałoby się w jakieś tam meandry RGR-a, ale ja nie patrzę na to, ja patrzę na strukturę. Struktura była dość fajna, bo mocny impuls spadkowy wyhamowany był w tym miejscu. Kolejny wygenerował na tyle silny ruch, że było przetestowane dokładnie, czy może nie dokładnie, nie toczka kropka w kropkę, jak to mówią, tylko tutaj bardzo zbliżony poziom, więc to oznacza dla mnie setup, który bardzo często reaguje na rynku i często po takim teście, który był zainicjowany przez poprzednie wybicie, czyli o tym mowa, bardzo często rynek generuje dość mocne impulsy, w tym wypadku mieliśmy 76-pipsowy. Co możemy powiedzieć dalej? Tutaj wybiliśmy zakres ceny uśrednionej, przetestowaliśmy bardzo bliskiej okolicy, ale jeszcze nie samą średnią, więc wypadałoby, żeby rynek jeszcze przetestował nam zakres ceny uśrednionej, żeby wygenerować kolejny sygnał wzrostowy, którego celem mogą być na przykład dwie strefy. Przed szczytem i tutaj na przykład też trochę przed szczytem. I mniej więcej te dwa poziomy. Przed tym szczytem oczywiście, nie gramy na szczyt, tylko przed i tutaj też nieco niżej. Więc to by były na przykład dwa targety. Oczywiście znowu to nie będzie raczej na live trading, bo godzinówkami raczej nie mogę handlować, bo mam tylko godzinę, no to nawet bym nie zdążył jednej świecy zobaczyć, nie mówiąc już o tym, żeby coś rozegrać. No, ale generalnie jak analizujemy już, no to analizujemy pełną gębą, czyli tutaj w ten sposób to wygląda. Na wykresie M1, M5, no to jest raczej ciężki handel, bo jesteśmy grubo powyżej wsparcia i na to na pewno nie będę się próbował złapać, bo to nie ma sensu. A z kolei shorta jesteśmy w środku ruchu, więc dla mnie jakby nie ma setupu tutaj do rozegrania. Co do niemieckiego indeksu, wszystko wymarzę, bo tutaj widzę jakieś niepotrzebne linie. Na początek wejdę na wykres H1, SMA 8.8 i poziomy
Aha, bo to broker nie czyta jednego zera. Nie, 200 to za dużo. 1200 może. Za dużo jeszcze. Oczywiście to też jest uznaniowe, co teraz robię. Niestety, handel taki jest. Nie robimy tego pod kogoś, czy pod coś, tylko robimy to pod siebie. Dlatego też z zakresem ceny uśrednionej i jakby tworzeniem tego zakresu często bardzo subiektywnie się odnoszę. Więc co do DAX-a. DAX na wykresie H1 wygenerował dzisiaj sygnał spadkowy, jednak cały czas wsparcie trzyma. Wsparcie jest utrzymywane, dzisiaj DAX nadbił tylko to wsparcie o ledwie tam, nie wiem, 5 punktów chyba, więc jakby nie było tutaj nic ciekawego. Nie aktywował mi żadnych zleceń, bo tam nie wiem, czy Państwo widzieli PSV, to tam miałem zlecenie, ale nie aktywował mi tych zleceń. Na szczęście, bądź też nieszczęście, ale nie aktywował ich. W każdym razie mamy wsparcie. I teraz tak, mamy jakby zakres ceny uśrednionej został przełamany już dawno, ale tutaj mieliśmy takie krótkoterminowe przełamanie z drugiej strony, no i teraz wypadałoby, żeby rynek co zrobił? No przetestował teraz to raz jeszcze, no bo skoro raz wybiliśmy ten poziom i tutaj takim fejkiem wybiliśmy go i powróciliśmy poniżej, to jakby na nowo traktuje to przejście. I teraz dobrze by było, żeby rynek przetestował ten zakres ceny uśrednionej i dopiero wtedy ewentualność spadków byłaby możliwa, więc tutaj wyznaczyłbym mniej więcej boksa na redystrybucję, jeżeli oczywiście rynek wkroczy w ten zakres i wyhamuje spadki, dopiero wtedy wkroczy w boksa i wyhamuje wzrost oczywiście, no bo mowa o dojściu w ogóle do tego poziomu, wtedy będzie mowa o tym, że rynek faktycznie będzie miał szansę na spadki. No i wtedy te 150 punktów myślę, że powinno być taką formalnością, bo rynek jakby ewidentnie wskazuje na jakąś możliwość wygenerowania tutaj kontr do ostatnich wzrostów. Nie oznacza to jednak, żeby cokolwiek tutaj się na rynku zmieniało, bo nawet jeżeli ten rynek wygeneruje te 120-150 punktów spadku, no to względem tutaj całkowitego wzrostu na 600, no to jest jakby niewiele. Nie wiem, czy Państwo zresztą zwrócili uwagę, obserwuję DAX-a od 7 lat, no może trochę mniej, od 6. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale liczba 600 dla niemieckiego indeksu, oczywiście plus minus parę punktów, 600 dla niemieckiego indeksu jest zawsze bardzo ważna. Na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza od roku 2014, 600 naprawdę było bardzo ważną liczbą w rozumieniu wykonywanych impulsów. Zwykle było 600, 650, 640, a po pomiędzyczasie była korekta, korekta, konsola, korekta, korekta. 600 to jest taki blok, na którym na DAX-ie można czasami było, zwłaszcza w latach 2015-16, handlować praktycznie na ślepo. Robiły boksy po 600, korekta, 600 tam z kawałkiem, korekta, 600, korekta. I tutaj też mamy właśnie taki 600 paro, no 600 punktowy blok. W każdym razie, wykonał też te 600 punktów, no i teraz wypadałoby, żeby rynek się przecenił, no to tak jak mówię, dobrze by było, żeby rynek zrobił to właśnie w ten sposób, jaki zaznaczam, czyli doszedł do boksa. No i tak jak teoria boksu zresztą, oznaczaliśmy już ją raz na Edku, boks dzielimy na 50%, przy górnych ograniczeniach się redystrybuujemy, jeżeli rynek wcześniej wyhamuje te wzrosty i ewidentnie wykaże chęć spadku, no i później ewentualność spadku będzie możliwa. Także tutaj handel stop loss myślę, że nie większy niż 45 punktów w stosunku do 150 zysku. 3 do 1, może troszkę więcej, prawie 4 do 1. 4 razy 4, 16, a tutaj mamy dokładnie 155, 156, no to zaokrąglimy do 1 do 4. Więc potencjał będzie całkiem wtedy spory. Padło pytanie od Piotra, co sądzisz o szorcie na złocie. Tak, trochę rozkojarzony dzisiaj jestem. Jeżeli chodzi o złoto, złoto dotarło do fajnego miejsca. Nie pamiętam niestety, co mówiłem na odprawie, to mogą mi Państwo przypomnieć. Co do złota, niestety nie pamiętam, co mówiłem o złocie. Zlewają się te dni troszkę. W każdym razie nieważne, co mówiłem, ważne, co jest teraz, a teraz doszliśmy takim podwójnym szczytem do zakresu oporu i myślę, że ten zakres to jest jak najbardziej bardzo, powiedziałbym, bardzo perfekcyjne, a tak się nie da powiedzieć, perfekcyjne miejsce. Jedna z osób, która często nas ogląda, właśnie napisała do mnie dzisiaj, pan Patryk, że na to złoto patrzy na wolumen, ale na parę walutowych jest to raczej zgubne. Generalnie Piotr, Boże, Patryk tutaj mówi, że szuka właśnie wejścia po odprawie na shorta. Ja dzisiaj w ogóle nie patrzyłem na złoto, bo jestem zapatrzony raczej na inny walor.
między innymi na DAX-a, na ropę i na Kanadyjczyka, więc to są trzy walory, które obserwuję. Złoto kompletnie się odpuściłem. Okazuje się, że niepotrzebnie, bo to złoto wygenerowało najbardziej taki precyzyjny ruch w rozumieniu dojścia do potrójnego szczytu, czy tam podwójnego, zależy jak to liczyć, i ładne zejście. Jeżeli chodzi o aktualne dołączenie do shorta, no to zwróćmy uwagę na pewną tutaj zależność. Mamy tutaj uklepane trochę dno, więc dobrze by było... Oj, nie chcemy tutaj 5 lotów na złocie. Myślę, że i tak by nie weszło. Więc mamy tutaj, aktualnie, mamy tutaj wsparcie dość istotne na poziomie 5551-52 punkty. No i teraz wypadałoby, dolarów, przepraszam, nie punktów, za uncję, no i wypadałoby rozegrać jakiegoś shorta. To znaczy, najpierw dobrze by było, żeby rynek trochę korekty wykonał i wtedy możemy dołączać. Korekta rzędu tych chociaż 200 centów, czyli 2 dolarów, dobrze by było. Albo moment wybicia, ale to by było takie zbyt... Rzadko to się zdarza, żeby tak perfekcyjny setup się trafił, ale może jednak. Wybicie, przetestowanie i kolejne wybicie. I myślę, że tutaj setup mógłby być do 1545 nawet. To byłby taki możliwy setup do ogarnięcia. Myślę, że tutaj no, taki spadek byłby nawet całkiem prawdopodobny. Wąsy od średniej ustawiasz na podstawie zmienności. A z jakiego okresu orientacyjnie tą zmienność bierzesz? Jeżeli chodzi o zmienność co do wąsów, czyli tych poziomów, jak to się nazywa, ja to wąsami nazywam, bo tak mi najłatwiej w nazewnictwie, zwykle staram się patrzeć na wykres oczywiście H1, no bo to simple swing, ta metodologia zwykle odnosi się do H1, więc też z H1 tutaj najbardziej obcujemy. Akurat to był przykład, że na H4 byłem, jednak zdecydowanie najczęściej na przykład na DAX-ie jak H1 jesteśmy, na złocie jak jesteśmy teraz na H1, to jest standardowy okres czasu i do H1 zawsze staram się do H1 ją dopasowywać, więc te wąsy, jak to nazywam, czy poziomy tutaj są dopasowywane względem niemieckiego indeksu. Dam tylko taki protip, że na DAX-a ostatnio SMA 50 świetnie chodzi z wąsami plus 60, minus 60, czyli tutaj to będę miał plus 6000 chyba, albo 600, zaraz zobaczę, bo nie jestem pewny, bo tutaj broker czyta jeden po przecinku, nie, to zdecydowanie to nie będzie to, to będzie raczej... To będzie raczej 600. Tak. Mniej więcej, że widzę, że tutaj też troszeczkę to inaczej wygląda niestety niż u mnie. No ale tak zawsze jest, że zależności pomiędzy brokerami są takie różne, więc u mnie to będzie to z powrotem ustawione na 1000, bo to raczej będzie z powrotem 1000, ale u Państwa spróbujcie Państwo ustawić sobie na 60, czy tam na 600, jeżeli broker czyta 0 po przecinku. Bo to mniej więcej w ten sposób wygląda. I tu widzimy, że zakres ceny uśrednionej to jest jedno, ale zwróćmy uwagę, jak bardzo fajnie w ostatnim czasie tutaj było dojście do górnego ograniczenia, więc jakby te wąsy czemu służą? Służą tylko i wyłącznie do filtru tych fałszywych wejść i nadbić. Wybić, nadbić zakresu ceny uśrednionej, więc te strefy, czyli ta właśnie cena, strefa czy zakres ceny uśrednionej, to nic innego jak taki filtr na wejścia. Jeżeli chodzi o DAX-a tak bardzo krótkoterminowo, ja szczerze mówiąc dalej liczę na wybicie tego wsparcia i będę tutaj raczej celował na wybicie i po wybiciu pozycja typu short będzie zasadna i będę chciał ją złapać nawet tutaj na left tradingu, więc dzisiaj czekam na wygenerowanie spadku, więc alarm już sobie ustawię. Ojej, mój poprzednik ogłuch, który był w studio przede mną. Tak. Więc już jest alert ustawiony, przetestowany, wszystko śmiga, więc czekamy na wybicie generalnie wsparcia raz jeszcze i wtedy będę mógł szukać dalszych wejść. Oczywiście, jeżeli Amerykańcy to zrobią, bo zwróćmy uwagę, że 15:38 jest, Amerykanie już weszli na rynek i to oni dyktują warunki. Zobaczymy, jak to się dalej oczywiście rozpędzi, jak to będzie dalej wyglądało. Jak dla mnie, prawdopodobieństwo zejścia jest spore, jednak najpierw Ameryka musi jakby uspokoić się, że tak powiem, brzydko. Bo rynki amerykańskie w ostatnim czasie to są naprawdę straszne. Zwłaszcza jeżeli zobaczymy tego typu ruch, no to życzę powodzenia komuś grając tego typu ruch. To jest w ogóle mistrzostwo świata, próbować coś takiego rozegrać. Wow. Wraz z realizatorem chyba podzieliliśmy żal inwestorów amerykańskich tej konkretnej sesji, więc tak, to na pewno to były dobre dni.
taki handel. Jeżeli chodzi o złoto, no złoto wybija wsparcie, no i teraz wypadałoby, żeby, oczywiście na F-tradingu ciężko będzie doczekać takiego momentu, ale dobrze by było, żeby rynek zszedł jeszcze troszkę niżej i przetestował ten poziom oporu już teraz lekkiego z drugiej strony, bo na razie mamy nadbicie, a jaka jest różnica między nadbiciem a wybiciem danego poziomu, to już niejednokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat, więc na razie mamy nadbicie poziomu, wybiciem będzie następna świeca, która jakby potwierdzi to wybicie i dopiero wtedy będzie można o tym mówić. Więc póki co jeszcze nie ma, czekamy na złoto, też na sygnał prospadkowy, ale to jest taki trochę taka pułapka, jeżeli DAX miałby spadać, złoto spadać, tak powiedziałbym, it's a trap, jak to się mówiło, tak średnio bym powiedział, średnio. Więc właśnie, jak to klasyk internetowy, klasyk mawia, no tak średnio bym powiedział, więc raczej odpuszczę na razie. UJEK, co do UJKa. UJEK ma mocną tendencję wzrostową, to mnie trochę martwi, no bo jeżeli UJEK kontynuuje tą tendencję wzrostową, no to korelacyjnie idąc tokiem myślenia DAX UJEK, no to DAX też powinien kontynuować ruch wzrostowy. Jeżeli UJEK bardzo mocno będzie się wzrastał, no to raczej setup spadkowy na DAX-ie odpada. Korelacja jest dość mocna, oczywiście bez przesady, ale też jest taka dość silna. Jeżeli chodzi o USD CAD-a, czyli Kanadyjczyka, którego często ostatnio rozgrywam. Właśnie wdałem się w dyskusję dzisiaj z jednym z kolegów tutaj, gdzie mowa była o spadkach na Kanadyjczyku. I tutaj właśnie kolega zasugerował spadki na Kanadyjczyku, no i wszystko jest jakby okej, i to jak najbardziej ma rację z tymi spadkami, jednak jest, tutaj dałem taką małą obiekcję, że na pewno na wsparciu nie będę się ładował, kiedy jeszcze nie jest przetestowany tutaj zakres. Wolałbym, żeby zakres ceny uśrednionej był przetestowany i wtedy będę mógł sobie szukać spokojnie wejścia, tutaj mniej więcej w ten sposób może to wyglądać na entry. Tutaj ustawimy gdzieś stop lossa, oczywiście zaraz to dopasuję, bo na razie to w ten sposób będzie stop loss i take profit, myślę, że przed dołkami gdzieś w ten sposób. Więc już na oko widać, że risk reward będzie się kształtował gdzieś na poziomie 2,5-3 do 1 przynajmniej, zaraz zobaczymy zresztą. Na razie shortów nie chcę, mimo że no, faktycznie przeszliśmy zakres ceny uśrednionej, to i tak uważam, że jest spory potencjał. Jest spory potencjał na zejście. Jakby klasyka gatunku mówi, że środek boksa, jak zawsze, i tutaj tak, jeżeli oczywiście rynek wkroczy w ten zakres, wyhamuje dalsze wzrosty, no to na górnych ograniczeniach będzie można szukać shorta, jednak od środka zawsze się liczy, żeby w miarę obiektywnie to wyliczyć, więc stop loss będzie mniej więcej 14-pipsowy do potencjału 52-70, załóżmy, 69-70, więc to jest dość ciekawy setup, ale poczekajmy, aż rynek najpierw przetestuje ten zakres, no bo co nagle to po diable i 90% transakcji, które zawierane są szybko, lądują na stopie, taka jest prawda, bo są nieprzemyślane albo podchodzimy emocjonalnie, więc dobrze by było wyczekać, aż rynek wkroczy w boksa, pora akumuluje się i tutaj będziemy mogli zejść. Oczywiście też liczą się takie kwestie jak koszty transakcyjne i to też powinniśmy sobie zawsze kalkulować, czyli spread, koszty. Akurat tutaj u partnera naszego, jakim jest Tickmill, nie mam praktycznie spreadu, bo to mam konto założone profesjonal, więc tutaj nie mam, jakby chciałem wejść do live tradingu najlepszymi możliwymi warunkami, a te są właśnie na koncie professional i tutaj no, nie mam praktycznie spreadu, raczej jest oczywiście spread, ale on jest bardzo, bardzo niski, więc akurat tego nigdy nie kalkuluję i dlatego zawsze mówię jakby bez kosztów, mówię o kosztach netto, trzeba sobie te brutto wyliczyć samemu, bo no, to zależy od, oczywiście od warunków handlowych, akurat ja mam dość dobre, więc tutaj tego nie wliczam zwykle. Oczywiście tutaj u tego brokera akurat wchodzi jeszcze koszt prowizji, na indeksach go nie ma, na walutach są, więc tutaj spread na DAX-ie akurat, mówię o DAX-ie, jest minimalny, bo to jest pół punktu, jeżeli się nie mylę, akurat się rusza cena jak na złość, więc nie widać dobrze, ale to będzie gdzieś 0,6 punkta, i czyli niecały jeden punkt i w dodatku nie ma prowizji, więc to jest akurat dla mnie warunki są idealne, bo ja raczej skalpuję DAX-a, chociaż w ostatnim czasie faktycznie przeszedłem na swingi, ale to wynika z faktu, że zmienność na rynku jest, czy obroty na rynku były bardzo małe, może w ten sposób, może nie same zmienność, a obroty na rynku były bardzo małe. Co możemy powiedzieć dalej i na co jeszcze możemy polować? Czyli DAX-a bym, jeszcze raz podsumowując, EDEK raczej bym szukał shorta, jeżeli się tutaj wyklaruje w tej sytuacji. DAX raczej bym chciał, żeby jeszcze chwilę doszedł i shorta.
Nasdaq to w ogóle nie patrzy na tego wariata. Złoto na razie się klaruje, więc tutaj na razie nie ma co patrzeć. UJEK na razie nie ma co patrzeć, bo nie ma fajnego setupu. Kanadyjczyk bym też tutaj szukał shorta. Ropę bym szukał longa, to poinformowałem na kanale Twitter o tym, o live tradingowym tutaj handlu. I co można powiedzieć? Australijczyk, o. Australijczyk jest tutaj też w fajnej sytuacji, tylko wymarzę te stare mazidła. Ten poziom jest idealny. Niby wcześniej była to strefa tymczasowa. Proszę zwrócić uwagę, jak świetnie ona naprawdę zrobiła robotę. Bo mamy typową sekwencję w tym miejscu. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Oj, wymazałem coś nie tak. Sekwencja jest dlatego, że tutaj mieliśmy tak, mieliśmy po mocnym zejściu, mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery razy, pięć razy przetestowany szczyt, sześć razy przetestowany szczyt. Później było wybicie tego zakresu, ładne przetestowanie go podwójnym dołkiem. Takim ala, no wiadomo, on był delikatnie nadbity, ale traktuję to jeszcze jako ruch testujący, czyli podwójny dołek i wygenerowanie ruchu wzrostowego. Naprawdę tymczasowa strefa zrobiła robotę, więc traktuję już jako istotną strefę. Teraz Australijczyk dotarł do górnego ograniczenia, jakim jest oczywiście poziom 0,69260. No i teraz wypadałoby, żeby rynek się trochę przecenił, ale przecena przeceną, ale dobrze by było do tej przeceny dołączyć i uważam, że rynek po tej przecenie może jeszcze wykonać jedną kontrę do góry, a potem już raczej setup spadkowy brałbym pod uwagę. Więc jeżeli chodzi o Australijczyka, tutaj chciałbym, żeby zrobił taki scenariusz. Po tym szukałbym już raczej dłuższych longów, czyli takie rozegranie na dłuższą metę bym chciał, no ale to na razie to już wybiegam za daleko w przyszłość. Co tam dalej słychać? Edek wchodzi w boksa. Zobaczymy, czy go w ogóle, czy go przytrzyma w ogóle. Padło pytanie o, mój ulubiony nick zadał pytanie, czy można zerknąć na srebro, mam S z targetem, już zerkniemy sobie na srebro. Nie wiem tutaj tylko jak silver jest napisane, to pewnie będzie AUG USD, też nie? Nie wiem jak inaczej srebro może być podpisane, jeżeli nie AUG, XAG, przepraszam, XAG, dokładnie, ok, wszystko jasne. Ksak, czyli mamy tutaj srebro. Jeżeli chodzi o srebro, tutaj napisał, że targetem S na 17,60. Już patrzymy na srebro. Może też będzie jakaś okazja, ale raczej wątpię, bo na live tradingu takie rzeczy jak srebro to średnio można by było, średnio bym powiedział. Na pewno mamy tu fajną strefę. Nie wiem oczywiście skąd ta pozycja jest ciągnięta, więc to też jest pytanie ze 100 punktów, skąd ta pozycja była brana. Niemniej jednak wsparcie najbliższe mamy tutaj z układu obrony wykresu, impuls został wygenerowany, plus jeszcze mamy test z lewej strony, więc to na pewno jest dość istotny poziom, tak według mnie i to jest poziom 17,70, a następny ważny poziom to będą te rejony. No generalnie srebro ma dwa poziomy, które są ważne, według mnie 17,70, 17,28 i choć tak grubo bym nie rozpędzał się ze spadkami raczej, to no, potencjał jakby byłby, gdybyśmy wybili układ sekwencji. Na razie ten cały wzrost, który był budowany przede wszystkim na przestrzeni 2019 i dokładniej rzecz ujmując jeszcze mówię o tym tylko, nie mówię jakby o całkowitym wzroście srebra w 2019, tylko mowa o tej końcówce, czyli tych ostatnich 3-4 tygodniach wstecz, no to mamy tutaj ewidentnie w grudniu rozpoczęty ruch wzrostowy i tak naprawdę tutaj była lekka konsolidacja pierwsza w tym ruchu i ona wygenerowała mocne impulsy, ale znowu wracamy do jej zakresu. Więc ja traktuję poziom 17,70 jako bazę dla dalszych wzrostów. Oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ale dotąd, dopóki ten poziom moim przekonaniu nie zostanie wybity, szanse na shorty, no niby są, bo są zawsze, ale dla mnie osobiście, no nie chciałbym ich po prostu mieć, dotąd, dopóki nie będzie tutaj wybitego poziomu, bo jak dla mnie
potencjał jeszcze penetracji wyższych poziomów może być widoczny. Obecnie przekroczyliśmy zakres ceny uśrednionej. Zaraz dopasuję, ile tutaj może być tego poziomu. O, idealnie. 20 minus 20 u mnie, u Państwa może być troszeczkę inaczej. W każdym razie tutaj jest to taki poziom, gdzie no, mamy takie lokalne wsparcie pokrywające się z zakresem ceny uśrednionej. I na ten poziom bym też uważał i ja osobiście tutaj szukałbym longów, ale oczywiście mogę się mylić. Także proszę się mną tak bardzo nie sugerować. Ja bym szukał longów na dwa targety. Target jeden, target drugi mniej więcej. Mogę się mylić i chciałbym się mylić. Oczywiście nie chcę grać tu przeciwko komuś, czy też sugerować czegoś, ale ja bym raczej szukał tutaj jakiegoś niewielkiego podejścia i z tych miejsc ewentualnie jakąś głębszą przecenę, ale też nie aż tak głęboką jak 17.10, jeżeli dobrze przeczytałem. Nie, 17.60, przepraszam tutaj. To ja się pomyliłem. Źle przeczytałem, 17.60. Więc 17.60, no to już prędzej. 17.70, 17.60, tak, no to są poziomy wsparcia jak najbardziej. To ja źle przeczytałem, 17.10 mi się obzdurało, no to ekstremalny poziom. Także tak, generalnie 17.70, 17.60 to są poziomy wsparcia lokalnego i liczyłbym na to, może nie od razu, jeszcze po jakiejś korekcie, dokładnie ten pierwszy setup najbardziej mi pasuje i ten pierwszy bym chciał rozegrać, ale tak, poziom jest dobry, uważam, do shorta, tylko jeszcze nie teraz. Uważam, że to jeszcze nie jest ten poziom, ale oczywiście mogę się mylić. Indeksu dolara, pytanie padło o indeks dolara. Powiem szczerze, nie jestem na tyle kompetentny, żeby móc się wypowiadać na temat indeksu dolara. Kiedyś na odprawach poruszaliśmy temat indeksu dolara, tam niby go analizowałem, ale przyznam szczerze, na czym się kompletnie nie znam, wolę się nie wypowiadać, bo po prostu nie mam pojęcia, nie mam żadnych przekonań co do indeksu dolara oczywiście, czyli co do wykresu indeksu dolara, po prostu nie wiem, nie czuję się na tyle kompetentny, żeby tutaj móc wypowiadać się na ten temat, więc no, proszę wybaczyć, ale to pytanie nie do mnie, myślę, że bardziej do Bogusza. Nie do mnie, DAX 6 punktów, wow, widzę, zakres jest wspaniały, ruchu. Złoto odbiło i właśnie to jest jeden z powodów, dla których warto czekać na potwierdzenia, bo w momencie wybicia wsparcia ktoś by mógł się ładować w shorty i zostać wyciągnięty tymi shortami z powrotem, dlatego mamy znaczną różnicę pomiędzy wybiciem poziomu a nadbiciem poziomu, to jest jakby diametralna różnica i tu mamy jeden z przykładów tego typu. Ujek trochę cofnął. Kanadyjczyk podchodzi pod zakres tutaj oporu, zobaczymy co dalej. Australijczyk spada, SP500 spada i srebro stoi w miejscu. No i tutaj Edek dochodzi do dolnego ograniczenia. I teraz pytanie za 100 punktów, czy będzie w stanie wyhamować spadki, bo na razie ta MP30 nie wygląda ładnie. Zobaczymy co będzie zaraz, może uda się jakoś wejść, ale to się okaże w ciągu najbliższych, myślę, 10-15 minut. Funt też dobrze by było, gdyby przetestował zakres ceny uśrednionej, więc też bym czekał na korektę jak na Edku, tylko że funt w ogóle nie korekci, zrobił 3 pipsy korekty, po czym cofnął, więc póki co, jeżeli chodzi o funta, no to tutaj nie mrawo, bardzo nie mrawo. DAX na razie nie mrawy, 3, 4, 5, 6 punktów to jest naprawdę niewielka zmienność. Największą zmienność chyba póki co ma złoto, bo złoto wyrwało do dołu, tutaj wyrwało 18, czyli 1,8 dolara, po czym wygenerowało 3-dolarowe podejście i teraz znowu 1-dolarowe zejście, więc tu widzimy taki roller coaster trochę, no ale to dobrze dla zmienności, jeżeli ktoś to oczywiście rozgrywa. Dla mnie to nie jest na razie do rozegrania, czekam na konkretny setup i zobaczymy, co tu się stanie. Jedno z nich musi spadać, czy to DAX, czy złoto, to jedno z tych rzeczy musi spadać, a co do dłuższych terminów, to tak jak mówię, na srebrze też widzę takie przeceny, ale dobrze by było, żeby srebro jeszcze trochę podbiło. Idąc tym samym takie myślenia, no to złoto warto, dobrze by, żeby podbiło też tutaj do górnego ograniczenia, ale nie wiem, czy tutaj jak to 3 razy sztuka, czy do 4 razy sztuka będzie, czy po prostu nie huknie wtedy tego oporu, to jest trochę inna sytuacja niż złoto. Pamiętajmy, złoto i srebro, mimo że są bardzo podobnymi walorami teoretycznie, to w praktyce często bywa tak, że chodzą inaczej i często bywa sytuacja, że jedno rosło, drugie stało albo spadało. Więc tutaj co do korelacji takiej 1:1, jeżeli chodzi o wzrosty czy spadki, raczej bym nie brał tego aż tak bardzo serio, bo tak wcale nie jest.
Edek doszedł do dolnego ograniczenia i wyhamował na razie. Zobaczymy przez najbliższe 5-10 minut jeszcze, co tutaj się wydarzy, w jaki sposób będzie rynek się kształtował. Może uda się coś tutaj złapać fajnego. Ostatnio muszę przyznać, że trochę się obijałem, jeżeli chodzi o handel, bo też taki wzmożony okres w tym momencie mam biznesowo, aczkolwiek jeżeli chodzi o sam handel, no to tutaj ruszę już od przyszłego tygodnia dość mocno, również z kątem light tradingowym i do tego zmierzam, że na Twitterze się trochę uaktywnię. Będzie to prosta informacja jak dotychczas, gdzie jest wejście, na jakim walorze i to wszystko, z hashtagiem light trading i to wszystko, więc... Więc tak to będzie wyglądać. Od następnego tygodnia się mocno uaktywnię. Kanadyjczyk, może nie Kanadyjczyk, a Australijczyk spada zgodnie z tutaj ze zapowiedzią. On powoli powinien zacząć wykonywać korekta. Po korekcie dobrze by było shorta zrobić. Edek niestety wybija boksa, więc on tutaj nie generuje żadnego sygnału jeszcze. Funt jak na złość, zamiast właśnie wykonywać taką korektę jak Edek, żeby zejść trochę do tego fajnego poziomu, to ten jak na złość z kolei stoi. DAX też stoi kompletnie. Mamy konsolkę na 7-8 punktów. Na Nasdaqa to nawet nie patrzę. Złoto cofnęło ruch, więc tutaj mieliśmy nadbicie poziomu, tak zwane fikumiku. UJEK stoi w miejscu, USDK trochę ruszył, no i wkracza w boksa. Zobaczymy, czy wyhamuje ten ruch. Jeszcze trochę ma czasu, miejsca. Generalnie rzecz biorąc, Edek byłby fajny na longa i czekam na to. Do, tak jak mówiłem, targetów 1.11.900 mniej więcej. To by oznaczało od obecnej ceny, oczywiście liczę około 45 pipsów względem relatywnie wąskiego stopa, 4 pipsów. No ale oczywiście to trzeba mieć, że tak powiem, brzydko kochones, żeby to złapać, bo na razie nie generuje się żaden sygnał, co więcej, raczej prospadkowy element, więc ja na razie nie łapię tego. Poczekamy na jakieś potwierdzenia. Czym by było potwierdzenie? Wkroczenie ponownie w boksa, przetestowanie raz jeszcze poziomu na to, jakby pokazanie, że okej, był spadek, ale teraz już bronimy tego poziomu, idźmy teraz na północ, czyli tam, gdzie czekamy na ten właściwy, że tak powiem, ruch. No wypadałoby, żeby DAX zaczął w końcu spadać. Ileż można czekać? Ale mamy na razie wsparcie, które nie jest wybite, więc czekamy. Jeżeli są jakieś pytania, zachęcam do zadawania, bo i tak tutaj rynek widzę, że jest ciężki do handlu na razie przynajmniej. Zresztą z rana wcale nie było tak lepiej.
Kanadyjczyka, którego tak długo obserwowałem, to tam ruch był praktycznie żaden. DAX, DAX wygenerował pierwszy ruch, taki fake, wygenerował, ale potem tu też umarł, więc nawet prywatnie dzisiaj nie za wiele mogłem zrobić. Takie są dni po prostu, że... A szkoda, bo środowa sesja, na przykład uważam, że w tym tygodniu, czy to była wtorkowa? Wtorkowa. Wtorkowa sesja na niemieckim indeksie uważam, że była naprawdę fajna. W końcu te obroty wróciły i naprawdę można było pohandlować i zapomnieć w końcu o narzekaniu, ale już powoli rynek jakby pokazuje, że narzekać trzeba nawet. Złoto, o dziwo, bardzo ciekawie, nadbiło ten poziom i teraz wywozi kolegów, którzy próbowali ładować się w shorta bez potwierdzenia. Tu łącznie mamy 3,4 dolara, więc to wcale nie jest tak mało. Były czasy, kiedy to była maksymalna zmienność złota dzienna. Tutaj mamy teraz to w chwilę zrobione, raptem w jedną piętnastkę, jeżeli się nie mylę. No, w dwie piętnastki, w trzydziestkę, jedną 30-minutówkę. Kanadyjczyk wkroczył w boksa i sobie delikatnie cofa ten ruch. Mam nadzieję, że dojdzie do górnego ograniczenia, zanim tutaj cokolwiek fajnego się wydarzy. Tak ewidentnie nie chce spadać, Amerykańcy za to rosną, wniosek jest jeden, na razie odpuszczam krótkie, no wiadomo, niewybite zostało wsparcie. Dla osób, które lubią takie troszeczkę risky business, czyli takie wejścia w takich niepewnych miejscach, to long, silny long z wąskim stopem, no bo to jest kwestia 15 punktów względem potencjału 42-53, więc tylko, że ja nie lubię takich bez potwierdzeń. No tak, byłbym zapomniał. Na Twitterze, bo zapomniałem przypomnieć, że na kanale Twitter będę wrzucał wszystkie z hashtagiem live trading, to będą zawsze informacje dotyczące tego naszego konta live tradingowego, mojego konta live tradingowego. Nie wiem czemu, czasami jak wpisuję NVT, to mogę siebie znaleźć bez problemu, a czasami jak wpisuję, to niestety nie ma, więc muszę w pełni wpisać Maximilian. Nie Kolbe. Tak, Maksymilian Pączkowski. Tutaj na kanale Twitter są zawsze wrzuty robione, czy też retweety, ale raczej wrzuty, jeżeli chodzi o live trading. Między innymi wrzuciłem też rynek ropy naftowej. Rynek ropy naftowej z konkretnym setupem przedstawione jest to na wykresie tutejszym, więc widać ewidentnie, że pozycje długie się kroją. I też mam nadzieję, że tego typu scenariusz będzie do wykonania. Tutaj, o, udało się trochę lepiej to przedstawić. Więc strefa akumulacji, mam nadzieję, że to jest oczywiście ropa WTI, to nie jest ropa Brent, ale to chyba nawet opisałem, ale mogę się mylić. Tak, odpisałem to, więc tutaj rozróżniamy ropę WTI i ropę Brent. Myślę, że pozycje długie są zasadne, tak długo jak długo bronią tutaj tego poziomu, zaraz powiem jakiego konkretnie. Oczywiście ja operuję na barach, więc proszę mi wybaczyć, czasami rzucam screeny z barami. Nie operuję na świecach japońskich, tylko na barach. A to, co robimy tutaj na live tradingu, to tylko i wyłącznie ze względu na Państwa. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, jak można operować na świecach. To jest tak zabójcze, jeżeli chodzi o psychę, że to jest aż strach. W każdym razie bary pokazywały ewidentnie, że tutaj ten poziom powinien być broniony i zeszliśmy do tego poziomu, więc tutaj reakumulacja nastąpiła, konkretny setup został rzucony. Oczywiście zawsze niebieskie boksy to są take profity czy targety, czarne to jest miejsce sugerowanej reakumulacji, bo też dystrybucji zależy, akurat tutaj mowa o reakumulacji i czerwony boks zawsze jest strefą stop lossa.
co myślisz o graniu na przecinające się średnie kroczące na pary walutowe? Nie handluję czegoś takiego kompletnie. Kiedyś próbowałem tam, nie wiem, 6 lat temu może próbowałem takie rzeczy uskuteczniać, jednak nigdy to się nie wypełniało. Dlaczego? Dlatego, że podstawowy problem wykresów to jest repainting. Repainting polega na tym, że po fakcie wszystko świetnie wygląda i wszystko pięknie i ładnie wygląda, a w trakcie średnie, pamiętajmy, to są średnie, czyli pochodna ceny, czyli cena jest oddalona, średnia jest oddalona o x okresów od wykresu, co oznacza x okresów od ceny, więc automatycznie zanim one się przetną, rynek może być już 5 świec dalej, czy 6, już będzie dawno po ptakach. Dlatego ja takich rzeczy nie uskuteczniam, bo to są bardzo mocno opóźnione, konserwatywne sygnały i choć z konserwatywnych sygnałów czasem korzystam, ale nie tego typu, nie tego rodzaju. Czy używałem kiedyś świec Renko? Nigdy nie korzystałem z Renko, jednak znam pasjonata Renko, więc jeżeli chcą Państwo i ta osoba się zgodzi, to możemy zrobić któregoś razu na panelu dyskusyjnym, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, Trading Club Szczecin, polecam grupę. Trading Club Szczecin to jest grupa, którą prowadzę i czy tutaj jest ta ropa, bo właśnie tą ropę uskuteczniałem na wejściu. Zgodnie z postem na Twitterze. Mam dwa wejścia. Proszę się nie sugerować wielkością lota. Widzę, że system nie załapał mi stop lossa, nie wiem czemu. Albo źle wartość wpisałem. Gdzieś na samym dołku jest. Możliwe, że dałem 5, a nie 58, czyli 5,8, ale nie chodzi oczywiście o 5,8 dolara, bo to raczej by szczyściło już tutaj nie jedno konto. Nie wiem, czemu nie wyłapało tego stopa w ogóle. Być może dlatego, że szybko spieszyłem na live trading, ale to raczej powinno wyłapać. I tego też nie robię ręcznie, tylko robię to przez automat, że wpisuję, już mam wszystkie dane wpisane, więc on automatycznie jakby łapie. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie tutaj pod dołkiem, nie tym ostatnim, a pod tym nieco wyższym dołkiem jest stop loss, take profit gdzieś w tym rejonie. No tak jak oznaczałem zresztą tam na wykresie. Padło pytanie i tutaj kątem oka widzę to pytanie, ale jeszcze nie odpowiedziałem, bo się nie skupiłem. Aha, czy używałem Renko? Ja nie korzystałem nigdy z Renko, jednak znam pasjonata rynku Renko od lat już, nie wiem, 3-4 już gra na Renko, więc jeżeli chcemy, to oczywiście możemy. Aha, wiem, do czego zmierzałem. Na kolejny panel dyskusyjny mogę tą osobą zaprosić, jeżeli się zgodzi oczywiście. Trading Club Szczecin, polecam dołączyć do grupy facebookowej. W piątek 31 mamy spotkanie pierwsze, nieoficjalne, czyli tak zwane przy piwie. Ustalimy wtedy termin co do lutego. W lutym planuję zrobić pierwszy panel dyskusyjny z ramienia Trading Club Szczecin w Warszawie lub w Łodzi, zobaczymy, ale raczej w Warszawie zrobimy. Pierwszy przynajmniej wolałbym na miejscu. No, więc ci, którzy przyjdą w piątek 31 na spotkanie, będą mieli wpływ na po pierwsze datę, po drugie tematy, po trzecie miejsce spotkania tego panelu dyskusyjnego, więc polecam być z nami. Aktualnie mamy już prawie komplet, ale myślę, że jak się do restauracji zadzwoni i 5 miejsc więcej zamówi, to myślę, że łaski nie zrobią, bo to w końcu dla nich zarobek, więc polecam. Jak można dołączyć do spotkania? Wystarczy dołączyć do klubu Trading Club Szczecin na Facebooku, grupy, wyszukać na Facebooku grupę i dołączyć, wpisać się, żebym wiedział, no bo muszę jednak wiedzieć, ile osób będzie mniej więcej. Tak. Wczoraj mówiłeś o dwóch formacjach wolumenowych, a czy to dalej rozgrywasz te, o których mówiłeś wcześniej, na przykład potrącony kot? Nie mówiłem o potrąconym kocie, tylko o podbiciu zdechłego kota. Dead Cat Bounce, dokładnie rzecz biorąc. To się nazywa Dead Cat Bounce, czyli podbicie martwego, zdechłego kota. Dead Cat Bounce, czyli podbicie z martwego kota, to jest strategia na handel w trendzie spadkowym i oczywiście to rozgrywam, jednak no, nie miałem ostatnio okazji, no bo nie widziałem ostatnio tej formacji, dawno już nie widziałem. Na czym ona polega? Po mocniejszych wzrostach zaczyna się trend spadkowy i zaczyna się tworzyć coś w ten deseń, że mamy podbijanie, cofka, podbijanie, cofka, podbijanie i urwanie. I najczęściej to jest taka jakby wspinaczka. Następnie mamy powtórkę z rozrywki. Nie wiem, czy uda mi się przekopiować to. Czy to się da w ogóle wszystkie naraz przekopiować? Nie da rady. No nic, trudno. W każdym razie chodzi generalnie o stworzenie tego typu rzeczy. I to jest dokładnie analogiczne. To się bardzo często dzieje i często się powtarza. Mamy kolejne zejście. Więc to jest generalnie podbicie zdechłego kota.
tak się to nazywa, przepraszam, no to nie jest moje nazewnictwo, dead cat bounce, tak to się nazywa, więc po jakimś tam trendzie, kiedy następuje takie szybkie zejście, to mamy podbijanie, 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 zejście, podbijanie, zejście. No to jakby logiczne, jeżeli kota potrąci samochód, no to też tak podbija, zanim całkiem opadnie. Zresztą nie wchodźmy w szczegóły, warto jednak zapamiętać tą formację, bo formacja jest godna uwagi. Tymczasem wymarzę te wszystkie mazidła, bo one są niepotrzebne, chociaż tutaj widzę, że inne są trendline'y. Aha, no bo tak, no to jest, no tak, racja, to jest trendline przecież. W każdym razie setup na ropie na razie wypala dość dobrze. Wrzuciłem oczywiście na Twitterze tutaj to rozegranie. Nie zdążyłem wrzucić poziomów, no ale wiedziałem, że za chwilę będę na wizji, więc darowałem je sobie. No ale też tutaj wszystko jest jasno i klarownie widoczne, więc myślę, że raczej tutaj zaskoczenia nie było. Aktualnie na zysku z jednej pozycji jest 50 euro, czyli 0,5%, z drugiej nieco mniej, bo to jest mniejsza pozycja, nie, też 0,5%, no ale to wynika z tego, że jest niżej, więc 1% aktualnie konta już jest na zysku w chwili obecnej. Niedługo będę zabezpieczał pozycję, kiedy ta najdłuższa przekroczy mi tutaj chociaż te 80 centów, to wtedy zabezpieczę już na break-even point i będę już spokojny, że już, nawet jeżeli rynek mocno cofnie, no to już będę miał jakiś tam już zysk. Edek. No Edek nie wyhamował w boksie, na razie mamy taką konsolkę. Daję mu jeszcze szansę, bo jeszcze jest możliwość oczywiście wkroczenia w boksa, jakby nie mam nic przeciwko, setup to setup. Wejście w boksa, wyhamowanie, przetestowanie i wyjście, no to jak najbardziej by wchodziło w grę, ale już szansa kurczy się prawie do zera, że to zrobi faktycznie. Jednak dobrze by było, żeby funt sterling zszedł nieco głębiej, niżej, głębiej, nie wiem jak to się w sumie poprawnie nazywa, niżej. Czy głębiej? W każdym razie do zakresu ceny uśrednionej, którą stanowi oczywiście średnia SMA 8,8 z wąsami minus 30 plus 30 i z tego miejsca wygenerowanie ruchu wzrostowego. A jeżeli chodzi o ropę naftową, tak w ogóle, to protip był o wiele wcześniej puszczony niż na kanale Twitter, bo na grupie telegramowej, niestety nie pamiętam o której godzinie, ale co najmniej godzinę, dwie wcześniej wrzuciłem ten setup. Zaraz zresztą zerknę. Bo już tutaj wertuje nasz czat. Ale z taką ilością osób to będzie ciężko przewertować czat. No, ciężko będzie to znaleźć. O 10 mam ten wpis, o 9.54. O 9.54 mówiłem, że będę na podobny setup czekał, więc o 9.54 wiedzą Państwo, czy od 9.54 wiedzą Państwo, że będę tutaj szukał longa na ropie. Napisałem to na czacie telegramowym, więc to wszystko jest chyba raczej jasne. Wejście dopiero było później o wiele, bo o godzinie tutaj... No tutaj mam przesunięcie czasowe, czyli było wejście o 14, nie, dobrze, o 15 było wejście, czyli zaraz przed praktycznie dwa wejścia, jedno z oczekującego, jedno z longa z ręki, to jest wejście bezpośrednio przed wejściem na live trading. Kompletnie zapomniałem o ropie na samym początku, więc dobrze, że przypomniałem sobie o koncie twitterowym, bo tam będę umieszczał wszystkie wejścia z live tradingu. DAX kompletnie przechodzi, naprawdę, DAX przechodzi sam siebie, 10 punktów ruchu to jest naprawdę... Szapoba, złoto zaskakuje, może kolejne wybicie będzie dołka, zobaczymy. Co do srebra, co zrobiło srebro? Nic nie zrobiło. Co zrobił Australijczyk? Szedł głębiej, więc już widzimy tą tendencję spadkową i prawdopodobnie nie da się wbić niestety, ale zobaczymy. Może po prostu jeszcze odbije, zobaczymy, obserwujmy w każdym razie setup, bo jest całkiem ciekawy. Kanadyjczyk umarł, doszedł do boksa i pies zdechł, więc no na razie nie ma co tutaj za bardzo zadziałać. Teoretycznie, kiedy ropa rośnie, Kanadyjczyk powinien spadać, więc martwi mnie to trochę, że Kanadyjczyk nie chce spadać, bo korelacja zawsze była ujemna i martwi mnie to trochę przez pryzmat ropy, którą posiadam. Będę obserwował. W każdym razie mocniejsze wyrwanie do góry Kanadyjczyka to będzie też dla mnie oznaka, żeby zredukować albo zamknąć całkowicie no, ropę, bo to taki jest śliski temat troszkę, jak jedno i drugie rośnie. Siemka Max dalej podtrzymuje, że złoto spadnie na te poziomy 1545, tu mam wyznaczone, 42, nie pamiętam tego poziomu, to musiało być chyba z poranka, jeżeli tak,
No tak, to jest ostatni dołek, w sumie racja. Jeżeli tak, tak, podtrzymuję to zdanie. Jak najbardziej podtrzymuję to zdanie. Uważam, że spadnie, tak samo jak srebro, też uważam, że spadnie. Tylko, że ja chciałem, żeby srebro jeszcze podbiło, zanim spadało, bo srebrem jest taki case, że niestety jesteśmy w konsoli. Na srebrze, na złocie nie jesteśmy w konsolidacji. Na złocie jesteśmy po mocnym spadku, odrobieniu i ewentualność dalszego spadku. A case tutaj jest taki, że mamy po prostu konsolkę i to taką po całości, więc wolałbym nie grać w konsolce na większą ekspozycję, no bo to jednak nie zawsze jest fajne. Ale tak, podtrzymuję to zdanie jak najbardziej. Nie widzę powodów, dla których bym miał to nie podtrzymać tego zdania. Ja jestem konserwatywnym graczem, jeżeli ja już sobie coś raz założę, to ja to będę handlował dotąd, dopóki po prostu sygnał nie zostanie przeciwny wygenerowany, więc co do tego, to nie ma wątpliwości. Euro nie wygenerowało żadnego sygnału z tego boksa, więc nie wybija jeszcze, okej. Okay. Nie wybiło jeszcze z zakresu ceny uśrednionej z wykresu H1, interwału czasowego H1, więc jeszcze zostawię to, ale jeżeli wybije, to już setup pójdzie do kosza. Jeszcze ma szansę w każdym razie, dotąd, dopóki zakres ceny trzyma. Myślę, że to już wszystko, drodzy Państwo, zbliżamy do końca, bo tak, ani nie wejdziemy już teraz live, a też nie ma co patrzeć się na tą ropę cały czas. Ropa w każdym razie z live tradingu została zawarta. Mowa była oczywiście o tym na kanale Twitter, więc polecam zasubskrybować. Jak mnie znaleźć? Wystarczy wpisać w lupce Maksymilian Bączkowski, bądź też pisać, właśnie nie wiem czemu, kiedyś NVT bardzo fajnie się pozycjonowało pode mnie, byłem jedną z drugich osób. Nie rozumiem algorytmu Twittera, teraz niestety trzeba wpisać pełne imię i nazwisko. Może komuś się uda, mi się to nie udało. W każdym razie, znaleźć mnie tutaj, obserwuj i kliknąć obserwuj oczywiście i wtedy będą wyświetlane te informacje. Jak dla mnie ropa jest z dużym potencjałem na... Dziękuję, czekam na to. Nina. Pozdrowienia Nina na wizji. Tymczasem dziękuję Państwu serdecznie. Widzimy się oczywiście w następny czwartek, a od następnego tygodnia obiecałem, że troszkę jakby pobudzę się na kanale Twitter w rozumieniu oczywiście live tradingowego konta. Pamiętajmy, zmiany zaszły, więc ci z Państwa, którzy nie byli od grudnia u nas na kanale, no to już powinni wiedzieć, że zaszły zmiany, że teraz traduję na live tradingu nie tylko w czwartki, o ile będzie taka okazja, tutaj nie było niestety, bo ruch był bardzo niefajny i też traduję w oparciu o kanał Telegram. Boże, Twitter, przepraszam, już mi się te wszystkie komunikatory mylą. Także, drodzy Państwo, słyszymy się za tydzień i jutro o godzinie 8, do godziny 8.40 poranek z rynkami, także serdecznie zachęcam i do dołączenia do grupy Trading Club Szczecin na Facebooku, aby dołączyć do spotkania i późniejszych paneli dyskusyjnych. Dziękuję, do usłyszenia.